jeszcze po łapkach i nie wiem, czy jeszcze przyjdą. Jest bardzo malutko ludzi, wiesz? To teraz będzie z powagą. To zrobimy z powagą. O, jak piękna jesteś. Przyjaciółko moja, jak piękna. Oczy twoje jak gołębice. Jak lilia pośród cierni. Tak przyjaciółka ma pośród dziewczyn. Na początku to jakoś wydawało mi się, że się tutaj, że ja tu jestem jakoś niepotrzebna. W sensie miałam wrażenie, że ja, że to jest dla mnie za wysoki poziom i że nie dam rady i że moje możliwości raczej tutaj nie mają nic wspólnego. Natomiast ja jakoś tak powiem, nie chciałam być aktorką. Nie myślałam w ogóle o teatrze. Pobłogosław, Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek oraz tych, którzy go przygotowali. I nam nadzielicie chlebem i radością ze wszystkim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dobra, co chcecie? Natalka, powiedz mi, z pieczarkami czy z tym? Jeszcze do kieszeni. Dobra. Maćku, dziękuję. A daleko jest za picie. Idzie tu. To jest trochę chorza. Dobra, Ryszko, wycieraj się, idziemy. Też mam kwestie umówione. Nie dopuszcza się wstydu. Nie unoś się, nie pamiętam.
choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Wymagam bardzo dużo opieki, troski ze strony drugiej osoby. A poza tym co, bardzo lubię muzykę. Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia. Za 2 miesiące skończę 30 lat. I mam lat 26. I w Teatrze Exit jestem już mniej więcej od 3 lat. Dobra, chodźcie. No? Czekajcie. Dobra, słuchajcie, chodźmy się już z pilami. Ojcze nasz, który się w niebie, święty imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ej, pięknie! Nareszcie się to do czegoś wydało! Co by chciałeś? Tylko pas, tylko Krakowie! Janusz! Bardziej właśnie myślałam o śpiewaniu gdzieś na scenie, takim po prostu śpiewaniu na scenie, nie jako aktorka. I to jest taka dla mnie przygoda, ponieważ ja oprócz śpiewania, to tutaj się rozwijam też w taki sposób, że mogę coś jeszcze więcej. Thank you.
cię kochany, póki nie zechce sama. Dopiero z tego podziwu rodzą się następne słowa, nie? Oczy twoje w gołębicy. Wiem, że nie jestem piękny, ale popatrz na mnie jak na oblubienicę. No próbuj. O, jak piękna jest. Przyjaciółko moja, jak piękna. Na pewno czwarta klasa, piąta, może druga, trzecia, już coś tam się... Ja mi wujem muszę pogadać. Dobrze. Od twoim pelenie. Porozmawiajcie sobie. Bo ja jutro idę do boku. Dobra, i szósta pieśń to jest Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu. Kończy się, pamiętasz? No, ale kończy, no, to jest pod jabłonią. Pod jabłonią obudziłem cię. Tam poczęła cię matka twoja. Tam poczęła cię ta, co cię zrodziła. To przede mną winnica moja własna. O ty, która mieszkasz w ogrodach, druhowie nasłuchują twego głosu. O, daj mi go usłyszeć. Do spowiedzi czeka. Amen. Prosimy Cię o Twoje wsparcie na ten spektakl. Proszę Cię też za córkę Gosi Oczką i za Julię, żeby kontakty, żeby miała lepsze kontakty z córką, żeby wróciły do wolne. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Przyjdź Duchu Święty. Jak lilia pośród cierni, tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. Córki jerozolimskie, na gazele, na łanie pól, nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Po mieście chodzić będę wśród ulic i placów. Szukać będę ukochanego, ukochanego mej duszy. Szukałam go, szukałam go, szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego mej duszy? Zaledwie ich minęłam, zaledwie ich minęłam.
Jurkowi chciała opowiedzieć ten. A, dobra, to o tej goście dokończymy wiecie, nie? Kto chce kawę? Ja! Tu. Dobra, mam jedną wolną kawę, bo nie wiedziałem, że Japoniec przyjdzie. To jak? Ty mazuta, to ty masz mazuta i kawę, dobra? Ja nie chcę mazuta. Chodź ma! O! Chodźmy! W mojej rodzinie niestety tej miłości takiej, może ta miłość jest, która mnie kocha, ale to jest, nie jest prawdziwa. Pan Bóg mi dał wiele wspaniałych, dobrych ludzi, u których też mieszkam dzięki temu. Pan Bóg wiedział, kogo mi dać. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Nie dopuszczaj się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Gosia, dasz mi jeszcze ten? Ciasteczko z kawą? Jak patrzę na innych, którzy tego nie mają, to aż mi jest trochę przykro, że inni nie mają takiego szczęścia jak ja. Więc uważam, że ja mam trochę tego, może inaczej. Cieszę się, że mam szczęście takie, jakie mam i mam tego szczęścia bardzo dużo, ale bardzo żałuję, że nie mają tego inni, którzy mają trudno w życiu. Nie mają takiej miłości, jaką by chcieli doświadczyć.
Także teatr Exit to jest taka rzeczywistość, która dla mnie spadła z nieba. Zazwyczaj jest tak, że ludzie szukają pracy, wysyłają CV, aplikują i tak dalej. A tutaj było zupełnie, jak w moim wypadku, inaczej. To była jak propozycja nie do odrzucenia. Staram się w miarę możliwości odciążać Maćka, żeby miał takiego kogoś, kto również pamięta o terminach, o tym, co w danym momencie trzeba zrobić. Wykształcenia jestem muzykiem. Ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną drugiego stopnia w klasie klarnetu. Mam 58 lat. Jestem osobą w tym momencie niewidomą, aczkolwiek kiedyś widziałem. Zawsze miałem wadę wzroku jako dziecko, ale nie tak głęboką jak w tym momencie. W tym momencie widzę tylko światło i słońce mi razi. Jakby zwierciadle. Nie jasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą twarz. My powinniśmy jakoś oczyma duszy zaglądnąć do wnętrza człowieka. Bo w środku widać, co jest najpiękniejsze w człowieku. Trzeba go obserwować. I to się jakoś w pewnym momencie wyczuje.
ławkach. Znaczy, Boże, przyszli do kościoła i zasiadają w ławkach. Jeszcze nie każdy siedzi. O, już się układają. Ja tu widzę, to ja ci będę wszystko relacjonował. Bo ja tam dobrze widzę.